markerka i to jest świetny pomysł, no. Tak, żeby tylko ja... nikomu nie mów. Dobra. Tylko wiemy my. To wasza tajemnica. Rodzice okay. wiedzą i tylko i my i Wojtek. I teraz tak, właśnie to mamy. Macie ten? Tak, to jest okej. Okay. A czy ten fioret nie będzie wychodził na biały, żeby go wyciągnąć pod ten biały? Będzie tutaj, tak. Tu będzie, nie? Tak. Jestem bardzo podekscytowana. Przede wszystkim dlatego, że tu mi plujesz przy ślub w życiu. Nigdy nie miałam wcześniej, dlatego myślę, że to jest dosyć ważne. Jestem bardzo podekscytowana. Nie martwię się, dlatego że mam wokół siebie wspaniałych, fantastycznych ludzi, których ja kocham i którzy mnie kochają i którzy robią absolutnie wszystko, aby ten dzień był dla mnie jak najbardziej spokojny. A mam się ubierać, pan. No masz, ale poczekaj, a ty tego nie spojrzałam? Moja siostra jedzie. Czuję, że poznałam taką dobrze, to jest duży dzień, jakby pewna wartość, znaczy ważny dzień w moim życiu, no to czuję się zaskakująco spokojnie, tak powiem. Czuję, że mam pod kontrolą dzień, czuję, że mam pod kontrolą wszystko, więc sami swoi będą, nie ma jakby tutaj tematu, jeśli chodzi o jakieś potencjalne stresy, zjadźmy się stresować, tak powiem. My się za nich stresujemy, bo... No. Znamy ich za dobrze, więc wiemy, że się bez przyjaciółek to weselę by się nie odbyło. Przeczą, dobre dziewczyny, Gosia, naprawdę. Gosia z Tywią przed chwileczką myły szyby w aucie, którym tak. jedziemy. Tak, przeczą mam auto. Naprawdę. Naprawdę. No, ale już wszystko jest, myślę, że gotowe. Zawsze, ale mnie tu nie ma. Musisz to z tej strony założyć. Okej. Okay. Z której? Ten sposób. No dobrze, to dobrze zrobiłem, okej. Okay. I tak samo tutaj? Tak, teraz też praktycznie trzeba. No, szukam guzików. Jestem ja! Aczkolwiek teraz jeszcze nie jestem, ja tylko się nie przychodzę ubrana. Będziesz zaraz na sesji pomagać mi przy biorę spinek, muchy i nogi. Świetnie, to się nie fajnie, że się nie ubrałam w ogóle jeszcze na ślubnie. Dziękuję, raz poza. Ja to mam taką. Ja na przykład jak tutaj jestem, to są pan zakończył. Piotrek mnie o 12 pytał, czy chce sanie. Piotrek to nasz brat i on o 9, właśnie do mnie dzwonił, już o 9 rano był w King Crossie i mówi, że potrzebuje garnituru na wesele. A za ile to wesele? No, za 3 godziny muszę być w drodze. Ale ogarnął. Mucha de Miller, nie? Ile chwilówek wziąłeś na dzisiejszy ślub? Zero. Jasno. Szybciej bym bułka tu piła. Ale to był żart. Bo ja wiem, bo to jest żart. Ale o co chodzi? Jakbyś chciał mnie zostawić, to bym cię ukatrupiła. Ale to, może ty masz takie myśli, że się mnie zostawisz? Nie ma powiedziała, ja nie. Bo ja takich myśli nie mam. Nic takiego nie ma. Nie, to nawet tego nie widać. Wiadomo, że... Dzień dobry! Ale ładnie. Tak. Obróć się, tak? Obróć się. Przepięknie wyglądasz. Proszę to dla siebie. Przestańcie! Po co pan tylko namalowała? Nie, jest
siedzą, to jeszcze wytrzymają, a ci nie wstają. Tutaj stoisz? Tutaj, tutaj. To tak? Na zawsze? Witam na dzisiejszej uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego przez panią Weronikę Dopierałę i pana Wojciecha Kalińskiego. Po tych 10 latach, które razem wspólnie spędziliśmy, to tak, jest tym, na co najbardziej czekam na całym świecie. Tak. Drugą jest ten moment, w którym włożymy obrączki na swoje palce i to będzie coś, co na pewno jest w moim sercu bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Świadome praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński z Weroniką Dopierałą i przyrzekam. Że wstępuję w związek małżeński z Weroniką Dopierałą i przyrzekam. Iż uczynię wszystko. Iż uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Było zgodne, szczęśliwe i trwałe. No to co, no to... Także... Dobry, nazywam się Weronika Dopierała-Kalińska. Ta ja jestem Wojciech Dopiera-Kaliński, to jest moja żona, a pobieranie zostało zakończone. Wszystkiego dobrego. Tak, jest. Cześć. Wszystkiego dobrego. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja właśnie jestem w używaniu. Wszyscy mają parę wielkich. Jasne. Bardzo wam dziękujemy, że spędzacie z nami ten bardzo ważny dla nas dzień, który zwieńczył te wspólne 10 lat. Bardzo wam wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami. I czy każdy ma kieliszek szampana? Top 3, no to oczywiście imprezka. Bardzo chcemy wszyscy potańczyć. Znudziły nam się już zwykłe imprezy, więc po prostu zorganizowaliśmy sobie ślub.
że dziś nową drogę w swym życiu zaczynasz. Zakotuj w swej główce te urocze chwile, nie krążą przy tobie jak w kwiatach motyle. Wspominaj je w nocy o każdym poranku i miłością schrabiaj jak kwiaty na ganku. No a ty, Wojtusiu, ciesz się ze swej Weroniki, którą pokochałeś i kochasz do dzisiaj. Bo miłość małżeńska to dwa wielkie tryby. Nie będą pracować, gdy kochasz na niby. Życzę dla was szczęścia i wielkiej miłości. Niech wasze serduszka mają moc radości. Bardzo bym pragnęła, oj bardzo bym chciała, żebym wasze dzieci kiedyś kołysały. Zawsze kochająca was babcia na dobie. Czuję, że ten etap po tych 10 latach jest kolejnym etapem, w którym po prostu chcemy być i że zmieni się tak naprawdę tylko to, że będziemy mogli mówić do siebie mężu i żono i jakby niesamowicie atrakcyjne jest to w tym momencie w moich ustach, choć jeszcze nieprawomocne, ale już niedługo będzie, więc na pewno mówienie do siebie mężu i żono się zmieni, ale poza tym mam nadzieję, że nie zmieni się nic, ponieważ nic nie musi się w tym momencie zmieniać, dlatego bierzemy ten ślub, bo jest super. Jestem z Weroniką bardzo długo, prawie że 10 lat. I jakby jesteśmy na takim życiu codziennym bardzo ze sobą dogadani i chciałbym, żeby małżeństwo tego nie zmieniło. Chciałbym, że jeżeli się dogadujemy, jest przyjemnie i fajnie, żeby że małżeństwo nas tylko po prostu ucementowało. Nie chcę, żeby coś zmieniało, bo czuję się świetnie z Weroniką, nie chcę niczego zmieniać. Chcę tylko, żeby tak trwało, żeby to się ucementowało. A czego życzę nam? A to życzę nam, żebyśmy razem, wspólnie byli w stanie jeszcze bardziej się uzupełniać, a nasze jakby pewne wartości, które niesiemy, czy dla naszego takiego małego gniazdka rodzinnego, jakie będziemy bijać, będziemy mogli przekazywać i wspólnie budować jakieś wartości, które będą mogły stanowić inspirację dla naszych najbliższych. Za 10-15 lat myślę, że będziemy sobie cały czas coś nowego odkrywać, ponieważ jak żyjemy, to mam codziennie co chwilę wrażenie, że dopiero co ją poznaję, że ona mi się nie nudzi, że ja odkrywam coś nowego o niej po prostu, że są jakieś, że jest w stanie mnie zaskoczyć po prostu, ona nigdy nie powie jakby ostatniego słowa, że to już jest. To jestem ja cała i nic więcej do mnie nie dostaniesz. Nie, zawsze wiem, że kiedy będę myślał, że... nawet nie będę myślał, bo tak nie myślę, ale... kiedy będzie mi się może zdawało, że jakby to już tak będzie, no to ona będzie w stanie pokazać, że nie zupełnie. Życzę nam cierpliwości do siebie nawzajem, bo to jest chyba ważne, żeby mieć cierpliwość dla drugiej osoby. No i tej miłości, która między nami jest, ona się nie zmieni, ale życzę, żeby ona była cały czas dokładnie na coraz wyższym poziomie, ponieważ od kiedy się poznaliśmy, kiedy miałam 17 lat, to co roku zadaję sobie pytanie, czy można kogoś bardziej kochać i co roku dowiaduję się, że jednak tak, bo co roku kocham go jeszcze mocniej.